Wiemy. Uroda to nie wszystko. Proszę Państwa, to dla mnie jest zupełnie niezwykłe spotkanie. Naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, iż Państwo zdecydowaliście się w tak olbrzymiej liczbie spotkać z nami dzisiaj. My jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, ale w niej jest najważniejsze to, żebyśmy rozmawiali. To, żebyśmy mogli razem zastanowić się nad tym, nie tylko jaka jest sytuacja w Polsce, jaka jest kondycja narodu i państwa polskiego, bo generalnie rzecz biorąc w tej sprawie to bardzo wiele wiadomo, prawda? Tak się wydaje, że jeżeli się słucha z jednej strony pani Kopacz, tak, pani Kopacz, a z drugiej strony, gdy się widzi na co dzień, w jakim jesteśmy stanie, wystarczy spytać żony tak naprawdę, to jeżeli się porówna te dwie sytuacje, to tak bardzo wiele mówić nie trzeba. Za to ważne jest, jak to zmienić. Ważne jest, w jaki sposób z tej sytuacji wyjść. Dlatego też nie będę specjalnie wiele czasu poświęcał na tę diagnozę stanu rzeczy, bo jak mówię, wydaje mi się, że tutaj już bardzo, bardzo wiele wiadomo, a te ostatnie 8 lat dało nam tyle do myślenia, tyle do przeżycia. Tak był to czas owocny w bardzo trudne doświadczenia, że nie chciałbym często do tego wracać i myślę, że bardzo wielu z nas wolałoby tamten czas pozostawić raz na zawsze za nami. Tak, żebyśmy mogli tylko patrzeć w przyszłość, nie doświadczać raz jeszcze tych naprawdę bardzo trudnych i ponurych lat, często marnotrawstwa pieniędzy, marnotrawstwa wysiłku ludzkiego, często bez nadziei, często takiego pogłębiającego się wrażenia, że zapadamy się w jakąś naprawdę bardzo trudną sytuację. Doprowadzenie do stanu, w którym polskie małżeństwa chętnie wyprowadzają się za granicę, by rodzić tam dzieci, tam je wychowywać, tam się zagospodarowywać, tam się urządzać. Doprowadzanie do takiego stanu, w którym bezrobocie staje się endemicznym, codziennym doświadczeniem naszego życia. Doprowadzanie do takiego stanu, w którym my na co dzień słyszymy, że tak naprawdę najlepiej jest zamknąć polskie kopalnie, najlepiej jest zamknąć polskie zakłady pracy. Że ten wzór likwidacji polskich przecież przez naród zbudowany w ciężkim trudzie, przez naród wymarzonych często, wytęsknionych, cała wielka epopea marzenia o tym, żeby Polska miała dostęp do morza, żeby Polska budowała statki, żeby były polskie stocznie. I później przychodzi rząd Donalda Tuska, przychodzi formacja pani Kopacz i na naszych oczach, bo to było nasze doświadczenie, nasze przeżycie, nie dziadów, nie ojców, nasze przeżycie, na naszych oczach zniszczono polskie stocznie. I jeszcze nam mówiono, że to dobrze, że się niszczy polskie stocznie. Trudno to zrozumieć, trudno to pojąć, trudno to przeżyć także. Bo wydawałoby się, że należy pielęgnować dorobek przeszłości. Wydawałoby się, że należy go rozbudowywać. No oczywiście, wiemy z doświadczenia, że
w okresie komunistycznym były bardzo często takie zakłady pracy, które były marnotrawne, które lepiej było przekuć w coś innego, w którym czasami trzeba było też i produkcję zmniejszyć, etc., etc. Ale Stocznia Szczecińska to była trzecia stocznia na świecie. Trzecia stocznia na świecie, nie trzecia stocznia w Europie Środkowej. Nie trzecia stocznia w Europie, trzecia stocznia na świecie, jeśli chodzi o produkcję. Miała pełen pakiet zamówień i postanowiono ją zlikwidować. Jeszcze do tego mówiono nam, że to jest żądanie Unii Europejskiej. Ja w to nie wierzę. Unia Europejska jest przecież dobra. Unia Europejska to jest światło światłości. Unia Europejska to przecież jest to wszystko, co nas czeka najlepszego na świecie, prawda? No więc jak może być, żeby to najlepsze żądało, żeby zrobić nam najgorzej? To nie jest możliwe, prawda? Więc to musiała być jakaś taka, jakiś taki przekręt, nie przekręt, no nie chcę o nikim mówić źle, bo pani przecież, pani premier Kopacz też jest najwspanialsza na świecie, bo wszyscy są w ogóle bardzo dobrzy, jedynie źli są Polacy, a najgorsi to ci z PiS-u. To już jest w ogóle coś absolutnie strasznego i trudno w ogóle zrozumieć, gdzie, dlaczego oni są, dlaczego oni istnieją. I to jeszcze w takiej liczbie jak tutaj w Ostrowie, naprawdę ja tego nie rozumiem. No bo jeszcze gdzieś tam indziej, no w Warszawie to może oni są, ale w Ostrowie w takiej ilości. Państwo się zastanówcie nad tym, bo to może naprawdę mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Troszeczkę sobie żartuję, ale w takim stanie... Ale tak właśnie nas się pokazuje w telewizji. Tak właśnie pokazuje nas się w mediach. Tak właśnie nas się traktuje. Jakbyśmy my, naród polski, my Polacy, my obywatele tej ziemi, my, którzy tutaj się urodziliśmy, tutaj wyrośliśmy, znikąd nie przyszliśmy, na żadnych czołgach nas nie przywieziono. My nie jesteśmy kimś, kto tutaj jest tylko przechodem, przelotem. Nie. Tutaj są nasze korzenie. To jest nasza ziemia. A traktuje się nas często jak obcych. A traktuje się nas jak tych, którzy tutaj zbywają. Lepiej niech jadą do Dublina, nie lepiej niech jadą do Chicago, nie lepiej niech jadą do Berlina, nie lepiej niż gdzieś sobie wyjadą. Bo tutaj dla nich ma nie być miejsca. Bo tutaj się mają nie rodzić. Tutaj się mają nie wychowywać. To trudne doświadczenie. To naprawdę jest trudne doświadczenie i trzeba się zastanowić, jak można z niego wyjść, dlatego że Polska, Polacy, my, nasz naród, tak ciężko doświadczony, umiał oddawać daninę krwi. Był gotów wielokrotnie w ciągu naszych dziejów oddawać daninę krwi, by mieć niepodległe państwo, by je wywalczyć, by być wolnym, suwerennym narodem. Ale potem przyszedł taki moment, w którym wydawało się, że to wielkie marzenie, ta wielka nadzieja zostało spełnione. I ten symbol i równocześnie główny punkt odniesienia niepodległości, wolne wybory, są w zasięgu naszych rąk. Mamy wolne wybory. Jest ten mechanizm, który pozwala narodowi być suwerennym. Kartka wyborcza. I wtedy, jak się okazało, że to nie walka zbrojna, nie demonstracje, nie głodówki, nie protesty, tylko kartka wyborcza decyduje, tak się stało, jakby się nam szyki pomieszały, jakbyśmy stracili rozeznanie, jakbyśmy przestali móc koncentrować ten wielki wysiłek narodowy. I jedni poszli w lewo, drudzy poszli w prawo. Jedni zaczęli myśleć, że powinno być tak, inni inaczej. Zaczęło się zatracenie i utracenie głównego kierunku narodowego. Nie wiem, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Nie wiem, dlaczego przez te 25 lat z takim olbrzymim trudem przebijała się wśród nas. W tradycji narodowej, w wysiłku narodowym, ta główna droga budowy suwerennego, bogatego, zasobnego i sprawiedliwego państwa polskiego. Czy to jest wina nasza, czy to jest wina jakichś
tak powiem, informacji, które utrudniały narodowi odnalezienie własnego kierunku. Nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale prawdą jest, że przez te 25 lat rządy, które dążyły do odzyskania rzeczywistej gospodarczej, społecznej i politycznej suwerenności narodu polskiego, rządziły raptem ile? 20 miesięcy? 25? To był rząd Jana Olszewskiego. W latach 91-92 miałem zaszczyt być tam ministrem spraw wewnętrznych i to był rząd Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006-2007. Także w tym rządzie miałem zaszczyt służyć, bo pełnienie funkcji rządowych jest albo powinno być, choć nie wszyscy to rozumieją, po prostu służbą. Służbą narodowi. Gdy nie jest służbą, przestaje być wartościowe. Gdy nie jest służbą, zaczyna być jakąś często niestety patologią. I widzimy tych ludzi obdarzonych tytułami ministrów, dla których najważniejszy jest złoty zegarek, dla których najważniejszy jest jakiś złoty łańcuch tutaj na szyi, a którzy zakładają jakieś różowe okulary, czasami wyglądają jak klauni po prostu. Jak klauni, przepraszam, ja ich kocham oczywiście, szanuję, bo każdego człowieka trzeba szanować, to jest jasne. Ale jest też granica zachowania się, którą często ci ludzie przekraczają. Nie wiem, czy zdarzyło się Państwu, a jak nie, to bym mimo wszystko, choć jest to trudne doświadczenie, namawiał do tego, posłuchać, jak ci ludzie z sobą rozmawiali. Jest taka restauracja w Warszawie, oni się tam spotykali, jakaś sowa, przyjaciele, prawda? I oni z sobą rozmawiali o najważniejszych sprawach często. Co zrobić z Ministerstwem Finansów? Co zrobić z polskim zadłużeniem? Co zrobić z takim urzędem, innym urzędem? I powiem szczerze, ja się wychowałem w trudnych czasach. W trudnych czasach. Urodziłem się w 1948 roku, a w budynku, w którym od dziecka mieszkałem, a gdy spojrzałem w lewo, były gruzy, gdy spojrzałem w prawo, były gruzy, gdy spojrzałem w tył, były gruzy. Taka była wówczas Warszawa. To nie był łatwy teren. I naprawdę to nie jest tak, że ja nie słyszałem na ulicy, na podwórku, gdzie się wychowywałem, przekleństwa. Naprawdę wiem, jak wygląda, jak brzmi przekleństwo. Ale takiego rynsztoka słownego, jaki używali polscy ministrowie, pani Kopacz i pana Tuska w Sowie, dla nas upokarzające, jako dla narodu, że tacy ludzie zostali przez nas wybrani. To jest upokarzające. Jak mogliśmy do tego doprowadzić? Jak mogło się stać, żeby ludzie, którzy się zachowują jak w rynsztoku, byli przedstawicielami najwyższymi narodu polskiego, żeby decydowali o nas, o naszym losie, o naszych pieniądzach, o naszej przyszłości, o tym, jak będą żyły nasze dzieci, jak się będą wychowywały nasze wnuki, czego będą się uczyły, gdzie będą żyły. To jest rzecz. To nie jest tak, że ja nie zwracam uwagi, będziemy o tym mówili na pewno, o emeryturach, o rentach, o tym wszystkim, co stanowi nasze codzienne życie. To jest fundamentalne, ja wiem. Ale to, co mnie przytłacza, to to, że my, naród polski, mogliśmy dać władzę ludziom, dla których rynsztok to powiedzieć za mało. Z całym szacunkiem dla nich, bo to na pewno są dobrzy ludzie. Na pewno, tylko coś mi się pomieszało po prostu. Może to my jesteśmy winni, że daliśmy im tak wysokie urzędy. I to może sprawiło, że oni tak się zachowują. Ja nie wiem tego. Ale naprawdę jest to takiego doświadczenia naród polski nigdy. Naród polski bywał okupowany, bywał podbijany. Bywało tak, że musieliśmy czasami dokonywać pewnych działań, bo była przystawiona lufa rewolweru do szyi, no to do głowy. No to w takiej sytuacji jest przymus, koniec, nie ma o czym dyskutować. Ale nigdy nie zdarzyło się, nigdy, żeby nami z naszej woli rządzili ludzie, którzy tak się zachowują. Tego nie było w naszych dziejach. Warto się
nie tylko zastanowić nad tym, jak do tego doszło, ale warto, żebyśmy teraz na przełomie naszej historii, jasno sobie powiedzieli, nigdy więcej do tego nie dopuścimy. Nigdy więcej. Ci ludzie na pewno mają swoje miejsce. Nie wiem, jakie jest dla nich właściwe miejsce. Można się nad tym, ale na pewno nigdy więcej nie powinni rządzić narodem polskim. Nie, bardzo proszę. Bardzo proszę, uprzejmie proszę, żebyśmy, tak powiem, panowali nad własnym językiem i własnymi emocjami, prawda? Dlatego, bo jeszcze stanie się tak, że choć pan ma na pewno jak najlepsze intencje, to ci, którzy później będą to przekazywali medialnie, mogą mieć różne intencje. I nie chciałbym, aby to stało się naszą wizytówką, prawda? Bo my tutaj razem po prostu zastanawiamy się nad naszym stanem i naszą przyszłością. Wszystkich kochamy, wszystkich lubimy, nikogo w żadnym wypadku nie chcemy obrażać. Chcemy im pomóc. Chcemy im po prostu pomóc. A przede wszystkim chcemy z tej sytuacji się wydobyć za wszelką cenę. Otóż przez te lata, jak mówiłem, dwukrotnie tylko rządziła formacja, która dążyła do rzeczywistej zmiany rzeczy. Co to znaczy? No to znaczy, że my po prostu z różnych powodów błędnie wybieraliśmy, że nie umieliśmy rozeznać w tym natłoku propagandy, w natłoku medialnego chaosu, w natłoku pustych obietnic. Nie potrafiliśmy wybrać właściwego narodowego kierunku. A wydaje się, że sprawy są dosyć proste i to nie trzeba być specjalnie wielkim profesorem, nie trzeba być najmądrzejszym na świecie, żeby rozumieć, że jak się zlikwiduje własny przemysł, to musi być bezrobocie, że 2 i 2 jest 4, że opowieści takie, że jak kupiec daje za złotówkę, daje złotówkę za najlepszą fabrykę, to trzeba mu tą fabrykę oddać za złotówkę. To są takie opowieści, za którymi zapewne stoi ktoś zainteresowany tą fabryką. Ale to nie musi być koniecznie interes narodu polskiego. I takie opowieści, że jak mamy uzbroić polską armię, to najlepiej będzie, jeżeli uzbroimy ją w przestarzałe helikoptery i damy 13 miliardów Francuzom, zamiast własnym rodakom i fabrykom, które są w Polsce, i własnemu przemysłowi, i własnym robotnikom, i własnym inżynierom, no to widać, ktoś może ma jakiś interes, albo ma słabe rozeznanie, albo się nadaje na swoje stanowisko, albo powinien robić w życiu coś innego, ale na pewno nie jest to z korzyścią dla rozwoju polskiego przemysłu. Na pewno. I nie ma wątpliwości też, że jeżeli podpisaliśmy umowę z Unią Europejską w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, tak zwany traktat akcesyjny, jeżeli w tym traktacie akcesyjnym zostało zapisane, a nie jest on najlepiej skonstruowany dla Polski, naprawdę nie jest najlepiej skonstruowany, no ale jeżeli już zostało zapisane, że Polacy powinni poczekać 10 lat, aż dopłaty do hektara będą takie same, równe dopłatom w innych krajach Unii Europejskiej, a to w Niemczech, a to we Francji, a to gdzieś indziej. Ja rozumiem, dlaczego tak zapisano, że musimy poczekać 10 lat. No, ponieważ po tych 50 latach okupacji i niszczenia kraju przez Sowiety, jakbyśmy natychmiast mieli takie same dopłaty, to moglibyśmy się z tego bogactwa, że tak powiem, zdemoralizować, prawda? To byłoby dla nas za dobrze po prostu, więc trzeba było, żebyśmy poczekali 10 lat. No dobrze, te 10 lat upłynęło w 2014 roku. Od 2014 roku polski rząd ma w rękach weksel w postaci traktatu akcesyjnego. Ten weksel opiewa na to, że na wszystkie te hektary ziemi polskiej, na każdy z tych hektarów powinno przypadać o 140 euro więcej niż przypada, bo my mniej więcej dostajemy 200 euro, Niemcy mniej więcej dostają 240 euro. Taka jest, że 140 euro mniej więcej na hektar.
Wiecie Państwo, ile to jest pieniędzy? Wiecie Państwo, jaka to nieprawdopodobna suma pieniędzy? A przecież gdyby polskie rolnictwo dostało tak, jak powinno dostać te pieniądze, to i polskie miasta z tego by skorzystały. To i polski przemysł by z tego skorzystał. To i polska wytwórczość by z tego skorzystała. To i ci, którzy za chlebem idą do innych krajów, być może tutaj mogliby zostać i tutaj swoje talenty spożytkować. Ale pan Donald Tusk zapomniał o tym. Ja rozumiem, on miał inne zadania. I bardzo był zajęty innymi sprawami. Są tacy, którzy mówią, że starał się o posadę. Ja nie wiem tego. Może tak nie było, może to nie z tego powodu on się nie zajął tym, ale nie ma wątpliwości. No czyimś obowiązkiem jest sprawienie, żeby ten weksel został zrealizowany. Premiera rządu. Rządu generalnego. Bo obowiązkiem rządu jest zajmować się sprawami własnego narodu. Po to jest rząd. Po to. Nie po to, żeby zajmować się wyłącznie własnymi awansami. Nie po to, żeby zajmować się z całym szacunkiem, bo pani Merkel jest bardzo ważną osobą i my jesteśmy z największym szacunkiem dla pani Merkel. Ale nie ona przede wszystkim potrzebuje polskiej pomocy, tylko polski rolnik, tylko polskie miasta, tylko polski naród. Tutaj coś się komuś pomieszało, że tak powiem, z całym szacunkiem. To nie dotyczy nikogo personalnie, na pewno, tylko no pewno ta sytuacja jest za trudna dla niektórych i dlatego nie rozumieją, że ich obowiązkiem było doprowadzenie do tego, żeby podpisany traktat, bo to nie mówimy o obietnicach, nie mówimy o publicystyce, nie mówimy, że ktoś gdzieś coś napisał, bo to się tak zdarza, że tam gdzieś się ukaże w telewizji, czy gdzieś jest opisana jakaś sytuacja, ale potem jak pogrzebać głębiej, to okazuje się, że to jest nieporozumienie, pomyłka, ktoś coś źle przepisał, źle zrozumiał i źle to przekazał. Nie. Tutaj mamy do czynienia z traktatem, którym państwa, strony tego traktatu zobowiązują się, że od 2014 roku dopłaty do hektara będą na poziomie dopłat do hektara innych państw. I nie są, ba, nie tylko nie są. Nawet się o to nie zaczęto starać. Nawet nie podjęto żadnego działania. Nawet nie podjęto żadnego wysiłku. No, pan Donald, jak mówię, on miał inne zajęcia, prawda? Królestwo Europy, Królestwo Świata, te rzeczy. Znaczy, ten kierunek dążenia, który można zrozumieć. Każdy człowiek ma swoje ambicje, on jest młody, więc chciałby. No, ale pani Kopacz, prawda? No tutaj już jakiś problem jest poważniejszy. No ona wydawałoby się lekarka, poważna osoba, prawda? Mądra, inteligentna, sprawna, miła, sympatyczna, przystojna. To wszystko, co najlepsze na świecie. Dlaczego ona tego nie robi? No właśnie, to nieprawda, nie, ona nie kopała i ona nie miała kopać, ona to powtarzała, jak to poprawiam na wszelki wypadek, bo jak raz zdarzyło mi się w Chicago nie poprawić pytania, to potem przez 4 tygodnie na okrągło miało, że ja coś komuś sugeruję, ja nikomu nic nie sugerowałem. Tylko ktoś o coś spytał, więc nie chciałbym, żeby podobna sugestia tym razem została odnotowana. Ja nic takiego nie sugeruję, ale pytam się, dlaczego ta sprawa nie została podjęta? To jest jedna z najważniejszych spraw narodowych. W Polsce mieszka i pracuje blisko 4 miliony rolników. Blisko 4 miliony rolników. Nie ma takiej dziedziny, innej dziedziny życia, która by gromadziła tak dużą grupę ludności. I obok przemysłu, który zlikwidowano, jak wiadomo, to jest w tej sytuacji jedna z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza dziedzina życia. Tymczasem władze
rządzące, jakby nie pamiętały o tym. Ktoś to policzył, wiecie, ja nie wiem, czy to jest prawda, powtarzam na cudzy rachunek. Ktoś to policzył, że jak się wrzuci do Google nazwisko pana Donalda Tuska i rolnictwo, to okaże się, że on w całym czasie swoich kadencji dwukrotnie w ogóle się zajmował rolnictwem. Nie wiem, czy to prawda, trudno mi sobie wyobrazić, żeby premier polskiego rządu się tylko dwa razy zajmował, ale nie jest to także wykluczone, jeżeli taką się tezę, powtarza. To są rzeczy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości natychmiast, którymi się natychmiast zajmie. To jest obowiązek każdego rządu, bo to jest odpowiedzialność przed narodem. To jest odpowiedzialność przed narodem. No podobnie jak, no, jak ma się rozwijać polski przemysł, jeżeli ta najbardziej dynamiczna, technologicznie nowoczesna, najbardziej innowacyjna, czyli przynosząca nowe technologie, nowe rozwiązania, dziedzina, jakim jest przemysł zbrojeniowy, przemysł obronny, traktowana jest w ten sposób, że 13,5 miliarda złotych. Czy państwo wiecie, co to jest, jak to nieprawdopodobnie gigantyczna suma jest? Całe pieniądze z Unii Europejskiej na ścianę wschodnią to jest 13 miliardów złotych. Wszystko, co Polska dostaje na ścianę wschodnią, to jest właśnie 13 miliardów złotych. A tutaj ten kontrakt na śmigłowce idzie do Francji i mamy dostać za to 50 śmigłowców i to jeszcze takich, które we Francji nie latają w ogóle, dlatego, bo oni uważają ten produkt po prostu za przestarzały. Po prostu za przestarzały. Starsi z państwa, których tutaj oczywiście nie ma, ja jestem najstarszy, to ja pozwolę sobie przypomnieć, że był taki kontrakt, który zawarł pan Gierek, gdy doszedł do władzy. Z Berliera, ktoś powiedział, że był Berlier. Tak, no to my starzy ludzie pamiętamy, prawda? My to pamiętamy, no bo to było przedsiębiorstwo partii komunistycznej, upadało, bankrutowało, więc trzeba było z polskich pieniędzy wesprzeć to przedsiębiorstwo i kupiono wtedy Berliety. Partia komunistyczna od razu we Francji, od razu wzrosła w siłę, a my mieliśmy żyć dostatnie, no ale stąd doszło do zupełnie innego rozwoju sytuacji. Ja nie twierdzę, że pani Kopacz robi i pan Siemoniak, prawda, i pan były prezydent Komorowski, bo to oni zdaje się zdecydowali o tym, że oni się wzorują na panu Gierku, ale skutek ma być, może być, czy będzie, gdyby doszło do tego, zupełnie taki sam. Słuchajcie, to jest, na zbrojenia jest przewidziane w najbliższym czasie blisko 130 miliardów złotych w najbliższych latach. 13,5 miliarda na Caracale to jest 1/10. Jeżeli my byśmy zaaprobowali taki kierunek rozwoju inwestowania pieniędzy w przemysł zbrojeniowy, że te pieniądze, bo można powiedzieć tak, nie jest najlepiej, jeżeli trzeba pieniądze narodowe ładować w zbrojenia. Nie jest najlepiej. Ale sytuacja w Polsce i na świecie jest trudna i można zrozumieć, że po tych 8 latach niszczenia polskiej armii jest potrzebne jej dozbrojenie. No tylko, że to dozbrojenie, czyli te pieniądze nasze, z naszych podatków, może służyć rozwojowi przemysłu obronnego, tego, który jest najbardziej, jak już mówiłem, innowacyjny, najbardziej nowoczesny, najwięcej daje możliwości stosowania później tamtych wynalazków w innych dziedzinach przemysłu, może być dla polskiego rozwoju polskiego przemysłu, a może być dla rozwoju przemysłu francuskiego. No jeżeli się wychodzi z założenia, że Francja jest biedna, nieszczęśliwa i trzeba jej pomóc, a Polska opływa w dostatki i może sobie pozwolić na to, żeby finansować przemysł francuski, to tak. Tylko czy to jest prawda? Czy taki jest stan rzeczy? Czy rzeczywiście nas stać na finansowanie przemysłu niemieckiego, francuskiego, angielskiego i wszystkich innych? Coś za coś. Tylko co za to ma być? Co ma być za to? Bo ja nie widzę za to nic poza stanowiskiem dla pana Donalda Tuska. No to jest oczywiście ważne. To lubię pana Donalda Tuska. To jest może oczywiście ważne dla Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej. No tylko czy dla Polski?
I czy ten model rozwoju, ja się zastanawiam, z czego to wynika? Jakie jest źródło głębsze takiego zachowania się? Bo przecież żaden rząd na świecie tak się nie zachowuje. Nie ma takiego rządu na świecie poza Polską, który się tak zachowuje. Oczywiście są tacy, którzy mówią, no to jest wynik pewnej filozofii, pewnej formuły głębszej. Tej, która została ujęta kiedyś przez pana Donalda Tuska w takim eseju, on tam napisał, polskość to nienormalność. No i jak nienormalność, to nienormalność, no to właśnie podejmujemy takie działania, gdzie wszystkim ma być dobrze, dla wszystkich mamy pracować, tylko nie dla siebie, prawda? Bo my jesteśmy egoistyczni, ciemni, katolicy, zacofani, etc., etc. I byśmy chcieli dla siebie, a trzeba pracować dla innych, a nie dla siebie, prawda? My mamy pracować, dawać, prawda, a sami coraz bardziej zamieniać się w montownię, w takie zaplecze dla cudzego przemysłu. To już nie są żarty. Za długo to trwa. Tak dłużej naprawdę naród polski nie wytrzyma. Tak dłużej być nie może. I stąd wyrósł program Prawa i Sprawiedliwości. Z tego doświadczenia wyrasta ten program, który przede wszystkim skupia się na rozwiązaniu bolączek pierwszych, najważniejszych, podstawowych, tych, które sprawiają, że polskie dzieci rodzą się za granicą. Dlatego ten program 500 zł na każde dziecko w rodzinach o najtrudniejszej sytuacji, a tych w lepszej sytuacji na drugie i następne. Stąd się wziął program podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy. Za mało, niewątpliwie za mało. Powinna być wyższa kwota wolna od podatku, no ale na razie według obliczeń na tyle nas stać. Stąd się wziął program, który zakłada, że CIT dla tych przedsiębiorstw małych, drobnych, rodzinnych, które mają dochód 1,5 miliona euro rocznie, PIT będzie obniżony do 15%. Stąd się wziął program, który zakłada, że nowe małżeństwa, młode małżeństwa będą mogły korzystać z kredytu państwowego, który będą spłacali w ramach czynszu. Takiego kredytu, który sprawi, że będą mogli od razu dostawać mieszkanie tak, żeby to minimum bytowe było zagwarantowane. My nie jesteśmy tak bogaci, żebyśmy mogli stworzyć od razu tym rodzinom wielkie luksusy, ale stać nas na to, żeby ten wyciek polskiej krwi, który obserwujemy w postaci ucieczki młodych, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której młodzi ludzie mówią, my już tu nie chcemy. My już tak dłużej nie możemy, może wy starsi jesteście do tego przyzwyczajeni, ale my chcemy żyć normalnie. Można doprowadzić do tego, żebyśmy żyli normalnie. Powtarzam jeszcze raz, w ciągu tych ostatnich lat zrobiono na pewno wiele dobrych rzeczy. To jest w ogóle bezsporne. To jest w ogóle bezsporne i uprzejmie proszę moją obiektywną ocenę rzeczy, żeby media odnotowały. Na pewno jest wiele dobrych. Na przykład są kawałki autostrady. Są kawałki autostrady i można tymi kawałkami jeździć bardzo naprawdę wygodnie i tak dalej. Wprawdzie niektóre zamieniono z autostrad na drogi szybkiego ruchu, a z drogi szybkiego ruchu na drogi wojewódzkie czy krajowe, no ale kawałki rzeczywiście są i przyjdzie rząd PiS-u i dokończy. A więc są też na pewno dobre rzeczy, ale generalna ocena jest dokonywana przez młodych, którzy mówią, my już tutaj dłużej nie możemy. I to trzeba za wszelką cenę, tę tendencję, ten kierunek zachowania społecznego, za wszelką cenę trzeba odwrócić. Dlatego przywrócimy dawny wiek emerytalny, bo jest obrazą, po prostu obrazą dla narodu polskiego, żeby kobiety pracowały do 67 roku życia. Tak po prostu być nie może.
To nie jest żadne rozwiązanie problemu emerytalnego. To nie jest żadne rozwiązanie, nawet gdyby ktoś tak technokratycznie chciał na to patrzeć, tak zwanej siły roboczej. To jest absolutnie odwrotny kierunek niż ten, jaki powinien być realizowany. To są sprawy podstawowe. I tak samo jak płaca minimalna na co najmniej 12 zł za godzinę. Powtarzam jeszcze raz, to nie są żadne cuda. To jest minimum i to nie są obietnice. To jest minimum, które musimy zrealizować nie dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy i nie dlatego, że formułujemy, że jesteśmy w przededniu wyborów, tylko dlatego, że na skutek działania, jakim mieliśmy do czynienia w przeszłości, doszło do gigantycznego rozwarstwienia społecznego, ale także, powiedziałbym, narodowego. Ludzie zaczęli, olbrzymia masa ludzi poczuła się odtrącona. Poczuła się być traktowana jako ludzie zbędni. Jako ludzie, którzy się nie liczą, są nieważni i którzy nie mają żadnych szans w życiu. No jak może być, jak może powstawać i rozwijać się polski handel, polskie rzemiosło, jeżeli sklepy wielkoprzemysłowe w ogóle nie płacą podatków? W ogóle. To jak ma polski handel się rozwijać? No przecież opodatkowanie tych sklepów wielkopowierzchniowych nie jest zieloną karą na nich. Nie jest tym wyrazem tego, że my ich nie lubimy. My ich kochamy oczywiście i bardzo ich lubimy, ale jest porządek miłości. Ja jako polski parlamentarzysta, jako człowiek odpowiedzialny za Polskę, mam obowiązek najpierw dbać o polski przemysł, o polskie rzemiosło, o polski handel, a później o wszystkie inne, na świecie. A więc musi być opodatkowany ten handel wielkopowierzchniowy, podobnie jak jest absolutnie konieczny. Proszę Państwa, to jest rzecz nie do pomyślenia, żeby emerytury na wysokości 1100 zł były jeszcze dodatkowo opodatkowane. Przecież to są ludzie, którzy muszą wybierać między tym, czy wydadzą na lekarstwa i tym, czy wydadzą na jedzenie. No to jest wybór, którego żadne państwo nie może wobec swoich obywateli dokonać. A więc to są rzeczy pierwsze, które dokonujemy po to, żeby wydobyć z narodu polskiego siłę. Żeby narodowi polskiemu stworzyć warunki, możliwości rozwoju po to, abyśmy byli w stanie w ciągu 8-12 lat osiągnąć średni poziom europejski, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto i dochody ludności. Bo to jest naszym rzeczywistym celem. Odbudowa polskiego przemysłu, odbudowa polskich zdolności kreacyjnych, odbudowa polskiej siły narodowej, rozumianej w kategoriach cywilizacyjnych, społecznych, gospodarczych. Oczywiście z tym związane są także kwestie polegające na miejscu Polski w Europie. Związane są kwestie, które mają swój wymiar polityczny. Związane są także kwestie, które no, trzeba rozstrzygać wobec tego naporu, jaki na Europę dzisiaj, w tym także na Polskę, się odbywa. Mówimy, widzimy, rozumiemy, zastanawiamy się także nad problemem imigrantów. I też trudno jest zrozumieć, dlaczego ludzi, którzy rozumiemy im, współczujemy im, chcemy jakoś tam tym pomagać. Ludzi, którzy szukają lepszych warunków życia, czyli imigrantów idących za chlebem do Niemiec, nazywa się uchodźcami. No, może niektórzy z nich naprawdę uciekają przed wojną i tym trzeba na pewno pomóc. Ale tych, którzy po prostu szukają lepszej płacy, nie ma powodu, żebyśmy my traktowali tak, jak traktuje się uchodźców. Ja nie rozumiem, dlaczego pani Kopacz wprowadzała w błąd polski parlament, dlaczego wprowadzała w błąd polskiego prezydenta, dlaczego wprowadzała w błąd polską opinię publiczną, mówiąc, że nie ugnie się przed dyktatem.
No to nie wiem, przed czym się ugięła. Może to była pokorna prośba pani Merkel. Może to było tak, że po prostu ona ją rozczuliła do łez i uznała, że lepiej już, żeby pani Merkel dłużej nie płakała, a Polacy niech sobie złorzeczą, prawda? No ale jedno jest pewne. My nie możemy przyjąć takiej sytuacji, w której zgodzimy się na to, żeby na stałe 1/10 fali migracyjnej, jaka wpływa do Europy, osadzana była w Polsce. Bo tak to wygląda. 6 czy 7 tysięcy to jest 1/10 spośród tej puli, którą teraz rozdzielono. I co? I wtedy, kiedy to będzie 1 500 000, a tak się oblicza, to tutaj będzie w Polsce 150 tysięcy ludzi z całym szacunkiem. Powtarzam, my ich naprawdę chcemy szanować, ale Polska nie może się przemieniać w kraj, w którym zupełnie obce nam tradycje, obce nam obyczaje, obcy nam styl życia, odmienna w ogóle wrażliwość będzie punktem odniesienia dla naszego życia. My gotowi jesteśmy, tym, którzy są najtrudniejsi, pomóc tam, gdzie oni są na granicy syryjsko-tureckiej w odpowiedni sposób. W kościele w Piotrkowie, w którym dzisiaj byłem, zbierano pieniądze na misję do Nowej Zelandii. Oczywiście ludzie dawali, bo Polska, Polacy jesteśmy chrześcijańskim narodem, który nieomal codziennie daje datki na pomoc dla jakichś ludzi będących na całym świecie w trudnej sytuacji. To jest naturalne. Nie trzeba nas pouczać w tej sprawie. Nie trzeba nam ciosać kołków w głowie w tej sprawie. Nie trzeba nam tłumaczyć, że to jest koniecznym, że to jest odzwierciedleniem, że tak powiem, kondycji naszej człowieczej. Bo my to wiemy od 1000 lat. Naprawdę. I nikt nie chce. Ale powtarzam raz jeszcze. Gdyby ci, którzy tak mówią, zamiast atakować nieustannie religię katolicką, zamiast wznawiać wojny religijne i próbować wyrzucić religię ze szkół, byli na jednej lekcji religii, i posłuchali, co to jest ordo caritatis, czyli porządek miłości, to zrozumieliby, dowiedzieliby się, że najpierw mam obowiązek kochać Pana Boga, potem własną rodzinę, potem naród, a potem inne narody. Inne narody też, na pewno. Ale najpierw własny, bo taki jest nasz ludzki obowiązek. Bo tylko ucząc się kochać własny naród, nauczymy się kochać inne narody. Tylko że oni lekcji religii nie słuchali. Tylko że oni lekcje religii, chrześcijaństwo uważają za zacofanie. Tylko że im jest bliżej do marksizmu, niż do rzeczywistej cywilizacji Zachodu, cywilizacji, która ukształtowała nowoczesne narody i nowoczesne państwa. Mówię o tym wszystkim, dlatego że niestety polityka ma swoje konsekwencje i ma swoją naturę. W polityce liczą się te narody, które o siebie dbają i te narody, które są twórcze, te, które przekształcają daną sobie ziemię i wydobywają z nich jak najwięcej dobra i jak najwięcej pożytku wspólnego. Więc jeżeli my chcemy być tylko dodatkiem do cudzego przemysłu, jeżeli nasze ambicje mają się sprowadzać do tego, że będziemy remontowali cudze, to nigdy nasze interesy, nasze sprawy i nasz punkt widzenia nie będzie ani szanowany, ani respektowany, ani brany pod uwagę. Stąd powtarzam raz jeszcze, najpierw musimy rozwiązać problemy pierwsze zupełnie. Te, które sprawiają, że tak duża część społeczeństwa dzisiaj jest po prostu wykluczona. Że tak duża część społeczeństwa nie jest w stanie rozwiązać najprostszych problemów bytowych. Potem musimy przejść do odbudowy polskiego przemysłu, ale również równolegle warunkiem naszego rozwoju jest zadbanie o to, żeby ten wielki warsztat,
jaki w Polsce dzisiaj jest warsztatem największej grupy ludności, bo 4-milionowej, czyli rolnictwo, był zagospodarowany na miarę naszych możliwości, a jesteśmy dzisiaj potencjalnie największym rynkiem rolniczym, mogącym produkować ekologiczną żywność. Największym. Tak się złożyło, pochwalę się Państwu, jeśli można, jeżeli nie macie Państwo nic przeciwko temu, że to akurat na terenie okręgu, z którego mam zaszczyt kandydować, czyli Piotrkowskiego, w Skierniewicach jest perła w koronie Polski. Instytut Sadownictwa i Ogrodnictwa. I tam naprawdę od lat już opracowano metody genetyczne, które sprawiają, że niepotrzebne jest GMO. Naprawdę po to, żeby były olbrzymie możliwości rozwoju sadownictwa polskiego i ogrodnictwa. Niepotrzebne jest GMO. Nie musimy zatruwać polskiej ziemi. Nie musimy prowadzić do wątpliwej jakości, że tak powiem, eksperymentów. Tylko musimy z tego korzystać. Tymczasem tam jest tak, że ten instytut nie ma pieniędzy. Dlatego, bo jego dyrektorka nie ma dobrych, jak mi powiedziano wczoraj publicznie, żeby było jasne, publicznie w Skierniewicach, nie ma dobrych układów w Platformie Obywatelskiej. A dzisiaj okazuje się, że nie racja stanu, nie interes narodowy, nie interes rolnictwa, nie interes przemysłu, nie interes ludzi się, tylko układy się liczą. Najlepiej układy w sobie i w przyjaciołach. Thank you.